A to moja szkoła. Nienawidzę ich wszystkich. Jeśli nie wiesz, kto wygrał ostatni Taniec z Gwiazdami, bądź też nie widziałeś wszystkich odcinków Pierwszej Miłości, nie uchlałeś się w ostatni weekend, to nie oszukujmy się. Jesteś nikim. Dziwisz się, że ich nienawidzę? Nie ćpam, nie piję. Szkoda mi po prostu szarych komórek. Nigdy też nie zaliczyłem na imprezie. Po prostu. Nigdy tu nie pasowałem. Cześć. Co robisz? Jak zapewne widzisz, czytam. No tak, ale co czytasz? A jak myślisz? Wiesz co, riposta godna mojej przybuchłej prababci. No tak, myślałam, że nawet z największym szkolnym rukiem też można porozmawiać. Jak widać jednak nie. No cóż, bez łaski. Źle postawionej tezy nie dasz rady udowodnić. Wiesz co, kretny z ciebie. Przepraszam. Sorry. Zaprosił mnie. Czy mogłabyś mnie o to łaskawie wyłączyć? Dlaczego? On mnie dotyka. Że co mówisz do mnie w brudasie? Brudasie? Co to jest brudy nazwij to, co masz w twojej różowej główce i to, co masz w tym twoim telefoniku? Najwyraźniej nie znasz się naprawdę wielu wstydy. Ty prostasz jeden, ty? Czy może nie coś tak zrobić, który mówi, jeżeli nazywasz koło głowy, bo wygenerowany na wiarę? Tak, to nazwam znowu, spokojnie mówi. To jest miło, zwykły. No właśnie. Zaoczym sobie, że on... To wygląda... Otrzymaj to! Ja bym no nic. Tatuś kopi drogi. Będzie nowy. No właśnie. Chyba trzeba wysłać go do psychologa. Sam widzisz, że ma problemy. Nie rób z niego wariata. Też miałem problemy w jego wieku w szkole i jakoś wyszedłem na ludzi. Ale to nie chodzi tylko o szkołę. No spójrz, nie ma znajomych, nie ma dziewczyny, z nikim się nie spotyka. Ma 18 lat, a zachowuje się jak autystyczny pięciolatek. Może po prostu dojrzewa trochę później niż reszta ludzi w jego wieku, ale to chyba nie powód, żeby robić od razu załatwiać mu żółte papiery, tak? Nie? Najlepiej nic nie robić, tak? Może byś wiedziała, że tak. Wielkie dzięki za odnalezienie zapalniczki. Wiesz co, nawet nie masz pojęcia, jak żałuję, że znalazłam tą twoją głupią zapalniczkę na tym korytarzu. Żebym wiedziała, kim jesteś, rzuciłabym ci ją prosto w twarz. Może wtedy byś się czegoś nauczył. Przepraszam, ale nie zrozumiałem ani słowa z tego, co powiedziałaś. Tak ładnie wyglądasz, kiedy się denerwujesz, że mam ochotę zabrać cię na spacer. Wiesz co, daruj sobie, ja nie mam czasu na użeranie się z jakimiś aspołecznymi świrami. A może w takim razie masz czas na użeranie się z miłym chłopcem, który jest ci wdzięczny za odnalezienie zapalniczki? Wiesz co, w twoim słowniku nie ma słowa wdzięczność. Wiesz co, zejdź mi z drogi. A jeśli cię przeproszę? A jeśli powiem, że to był mój zły brat bliźniak? A jeśli będę za tobą szedł i jęczał ci nad uchem przez całą drogę? Wiesz co, nawet nie masz pojęcia, jak ja cię nienawidzę. Ale dobrze, masz 15 minut i nie licz na jakąkolwiek inicjatywę z mojej strony, okej? Dobra. I wiesz, wtedy do niej mówię. Nie, proszę pani, niestety, mój dowód tożsamości przypadkowo został na wytrzeźwiałce, a żona miała go po prostu dla mnie przynieść, kiedy odbierze dzieci z przedszkola. To co powiesz na jutro o tej samej porze? Nie no, zapomnij. A na popojutrze, a na za tydzień, za dwa? Och, dobrze, już dobrze, tylko zamknij się choć na chwilę i daj mi trochę pomyśleć. Dobra. To na razie. No pa! W swej samotności, gdzie świat swój zbudował, w swej samotności, gdzie ciągle się chował, gdzie nie ma ciepła, gdzie uczuć żadnych, gdzie przyjaźń waszą pogrzebał na zawsze. Sonika, nasza śpiewaczka. Chodź do mnie, chodź do mnie. Art, spec od grafiki. Chodź do mnie. Chudy jest basistą. Chodź do mnie, chodź do mnie. Anka to urodzona lekkoatletka. Kuźniakowa, niedoszła raperka. Czuję się i dobrze mu z tym. Dawno pozbył się poczucia win. Wszystko proste jak 2 dodać 2. Proszę spróbuj, potem sam będziesz chciał.